zakresem, zwłaszcza okres autonomii dla Galicji, szczególnego rozwoju politycznego, ekonomiczno-społecznego, a także kulturalnego. Wiemy, że w większości miast galicyjskich działały różnego rodzaju kółka, stowarzyszenia, towarzystwa, które miały na celu krzewienie szeroko rozumianej kultury. Także w miastach prowincjonalnych, do których wówczas zaliczał się Tarnów, Rzeszów, Bochnia czy Nowy Sącz, nie brakowało podejmowania takich inicjatyw. W mieście ukazywały się gazety, działały drukarnie, biblioteki, teatry, agencje koncertowe. Przyglądając się tym wszystkim działaniom, możemy zauważyć, że bardzo ważną rolę odgrywały w nich kobiety. Bardzo często organizowały, wspierały, a także brały czynny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych. Analizując chociażby prasę galicyjską z końca XIX wieku, możemy znaleźć wiele informacji o kobietach, które na przykład pojawiają się przy okazji różnego rodzaju wieczorków muzycznych, koncertów, obchodów ważnych, świąt. Takie informacje potwierdzają tezę o tym, że rzeczywiście kobiety stają się coraz bardziej świadome swoich ról, o czym mówiła już dzisiaj pani profesor Kijanowska. I potwierdzają tę tezę, pokazując też, iż kobiety podejmują się ról, które do tej były ograniczane do tej pory, czy też wręcz negowane, bo zresztą cały wiek XIX przynosi takie nowe spojrzenie na rolę kobiet, a w nich pojawia się właśnie także ta rola kobieta jako artystka, jako muzyk. Patrząc na sceny muzyczne miast galicyjskich, a zwłaszcza nawet tych miast prowincjonalnych, możemy zauważyć, że kobiety pojawiają się na nich dość często, zarówno obok mężczyzn, jak i same. Aby potwierdzić ten fakt, badałam materiały źródłowe, a przede wszystkim prasę galicyjską, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na działaniach czy informacjach dotyczących wykonawstwa koncertowego kobiet. I to zarówno